Uroczystości poprzez złożenie meldunku wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Opolu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Oddziały, patrz! Na prawo! Patrz! Panie czołem strażacy! Czołem! Przekazujemy ten samochód w ręce strażaków z jednostki OSP w Pruszkowie z nadzieją, że będzie on służył wszystkim ludziom, a w szczególności tym, którzy z narażeniem własnego zdrowia podejmują się ratowania zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia. Podpisali opolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Karol Stępień, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Opolu brygadier Paweł Kielar, starosta opolski Henryk Lakwa. Akt przekazania pojazdu wraz z kluczykami i dowodem rejestracyjnym wręczy komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Karol Stępień oraz burmistrz Pruszkowa Róża Malik na ręce prezesa Krzysztofa Drygała. Podziały, baczność! Prezes, naczelnik i kierowca OSP. Wystąp! Poświęcenia samochodu dokona ksiądz prałat Andrzej Hanie. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla tego pojazdu i dla wszystkich, którzy będą się nim posługiwać. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem, moc doskonalenia świata według zamysłów Twej woli. Spraw, aby ten pojazd, dzieło Twoje i pracy ludzkiej, dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka, dla ratowania życia i mienia ludzkiego.
za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców i naszego patrona, świętego Floriana, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu od wszelkich nieszczęść, duszy i ciała, by bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały i pożytku ludzkiego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oddziały, baczność! Obsługa, nawóz! Oddziały, spocznij! Teraz nastąpi przemowa okolicznościowa. Ustawiliście sobie uznanie władz i ogółu mieszkańców waszej gminy, jak i powiatu opolskiego. To ogromna satysfakcja z dobrze wypełnionej, jakże niełatwej ochotniczej służby strażackiej. Składając gratulacje, życzymy, aby otrzymany samochód dobrze służył społeczności waszej gminy i wam, ochotnikom. Życzymy sukcesów i pomyślności zarówno w pracy społecznej, jak i w życiu osobistym. Z wyrazami szacunku w imieniu zarządu, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Opolu, Dionizy Duszyński. Opole, 26 kwietnia 2014 roku. I mam równie piękny, ale zdecydowanie dłuższy list gratulacyjny prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie opolskim, pana Andrzeja Borowskiego. Pozwólcie, że te listy złożę na ręce pana prezesa waszej straży. I bardzo się cieszę jeszcze, że ta uroczystość pokazuje, jak dobra jest współpraca między zarządzaniem kryzysowym, którego szefem jest pan starosta opolski na tym terenie, a właśnie ochotniczymi strażami pożarnymi. Dzięki jego wsparciu ten samochód znalazł się tutaj. Następnie zapraszam burmistrza Pruszkowa, panią Różę Maj. Panowie komendanci, panie starosto, księże prałacie, serdeczny wam Bóg zapłać za ten wóz strażacki, który sprawił naprawdę wiele radości pruszkowskim strażakom. A jak zapewne wszyscy druhowie wiedzą i druhny, a jestem zawsze pełna podziwu dla waszej formacji. Ile wart jest mój podziw, przekonamy się 10 maja. Niestety pan generał, jak słyszałam od kapelana, wyjeżdżał wtedy do Białej Podlaskiej na uroczystości. Mamy dzisiaj generalną próbę przed uroczystościami właśnie 10 maja w Ligocie Pruszkowskiej, gdzie uroczyście przekażemy strażakom Ligoty Pruszkowskiej z Jaśkowic nową strażnicę, o której marzyliście przez tak długi czas. W tej strażnicy możemy być dumni. Pokazywałam ją w tym roku burmistrzowi zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Filter i powiedział, jak moi strażacy przyjadą do was, to nie pokazuj im tej strażnicy, bo takiej nie mamy ani jednej. Ale za wasz trud i zapał należy wam się pamięć. I tutaj takie małe zobowiązanie z mojej strony. Strażacy pruszkowscy stoją właściwie w przededniu jubileuszu 130-lecia OSP w Pruszkowie i chcą mieć jeszcze jeden prezent. Chcą mieć nowy wóz strażacki. Rozmawiałam już z panią skarbnik. Pomyślmy o tym. Czołem strażacy! Czołem, panie burmistrz!
Serdecznie zapraszam komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, brygadiera Pawła Kielera. Szanowny panie generale, szanowny panie starosto, pani burmistrz, księża kapelani, druhowie strażacy. To ogromnie przyjemna chwila, kiedy w ręce strażaków ochotników możemy przekazać naprawdę dobry samochód. Ten samochód, drodzy druhowie, to był pojazd bardzo mocno sprawdzany w działaniach. On pełnił służbę w jednostce numer 2 w Opolu na rondzie. Jest to jednostka, która wyjeżdża w województwie najwięcej do zdarzeń. I szanowni druhowie, ten samochód nigdy ich nie zabił. To naprawdę wyjątkowe auto. 11 lat, jak ta jednostka funkcjonuje, tak ten samochód był samochodem pierwszowyjazdowym. Ile jeździł do zdarzeń? Jeździł średnio 700-800 razy w ciągu roku do zdarzeń. I nigdy nic poważnego przy zdarzeniu się nie stało, nigdy nie zabił strażaka. Miał rzeczywiście jeden poważny remont, który wykonaliśmy i do dnia dzisiejszego pełnił służbę niezawodnie. Nawet, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że kiedy kupiliśmy pierwsze nowe samochody od wielu lat do Państwowej Straży Pożarnej w Skanie, to już było 7 lat temu, czas szybko leci, to strażacy Diodel G2 ciągle dyskutowali, które auto ma być pierwszy wyjazdowy, Skania czy ten właśnie Staromat. Nawet w roku ubiegłym, kiedy już było wiadomo, że przyjdzie nowe auto, jak wiecie, mamy nowy samochód Volvo, to ten samochód jeszcze został doposażony w oświetlenie LED-owe, które naprawdę doskonale sprawdza się w sytuacji prowadzenia działań w nocy. Więc trochę mi szkoda, że oddajemy to auto, bo służyło wspaniale, ale jestem przekonany, że oddajemy je w naprawdę dobre ręce. I będzie tutaj służyło jeszcze wiele lat, będzie niosło pomoc ludziom jej potrzebującym, a wam dawało będzie i satysfakcję, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa przy prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ale dlaczego przekazujemy takie auta? Takie auta możemy przekazywać wreszcie dlatego, że przez lata korzystaliśmy z ogromnego wsparcia różnych instytucji. Jedną z instytucji, która wspiera nas od lat w sposób bardzo zdecydowany każdego roku, to jest właśnie Powiat Opolski, którym kieruje pan starosta. I to właśnie dzięki temu, że i pan starosta, i zarząd powiatu, i radni widzą potrzebę wspierania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego my jako strażacy zawodowi mogliśmy wymienić ten sprzęt i dzisiaj naprawdę dobre pojazdy możemy przekazać wam, żeby jak najdłużej służyły. Oczywiście bardzo się cieszę z deklaracji pani burmistrz, że także nowe pojazdy się pojawią, bo takie możliwości też są. Otwierają się nowe możliwości, otwiera się nowy regionalny program operacyjny. Jest taka instytucja, takie stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, w której też wiele dobrych rzeczy chcemy wspólnie zrobić, ale o tym bym musiał około godziny opowiadać, więc więcej mówić nie będę. Jeszcze raz, szanowni